Dzień dobry, nazywam się Maria Sikorska. Dziś będziemy rozmawiać o rolnictwie zrównoważonym. W studio witam Małgorzatę Bojańczyk, dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego ASAP. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie są najważniejsze czynniki do spełnienia, jeśli chodzi o rozwój rolnictwa zrównoważonego? Może najpierw wyjaśnię, czym jest w ogóle rolnictwo zrównoważone, bo myślę, że tutaj wiele osób się zastanawia, czy definicja, którą posiada i którą zna, jest na pewno tą odpowiednią. Aby rolnictwo było zrównoważone, muszą być spełnione trzy cele. Cel środowiskowy, cel ekonomiczny i cel społeczny. Środowiskowy to jest produkcja z poszanowaniem dla środowiska i klimatu. Cel społeczny, czyli cel, który wspomaga rolników, aby rolnictwo było dobrze postrzegane przez społeczeństwo. I tak naprawdę najważniejszy cel ekonomiczny, ponieważ opłacalność jest kluczową kwestią dla rolników i musi się to dziać długoterminowo. A jakie warunki rolnicy muszą spełnić, żeby teraz przejść na to rolnictwo zrównoważone? Bo to jednak trzeba przejść pewną barierę i nastawić się na zmiany. Właśnie główną barierą jest opłacalność, więc muszą przede wszystkim zrozumieć, że jest to dla nich opłacalne. Tutaj jest duża rola firm, które te produkty od rolników odbierają. Ważna jest wiedza. Rolnicy muszą dodatkowo pogłębiać swoją wiedzę na ten temat. Tutaj również dużą barierą jest zmiana pokoleń. Rolnicy nie wiedzą, czy chcą sukcesji, boją się zmian i jest duży odpływ rolników ze wsi do miast. Natomiast myślę, że zmiany, które nas czekają, przede wszystkim kwestia cyfryzacji lub nowoczesne metody upraw, to są takie nowinki, które zainteresują młode pokolenie. Czyli tak naprawdę zmieni się wszystko dla rolników. Zmieni się wszystko, ale myślę, że to są zmiany pozytywne. Z jednej strony sieci handlowe i producenci żywności muszą zwiększyć wymagania wobec rolników, a z drugiej strony ta produkcja rolnicza musi się opłacać. Tak. Sieci handlowe i również producenci wymagają już coraz częściej certyfikacji rolnictwa zrównoważonego i na rynku istnieją certyfikaty takie jak Farm Sustainability Assessment czy Global Gap z dodatkiem FSA. Ale to służy uporządkowaniu wymogów. Natomiast z drugiej strony mamy tą opłacalność i tutaj bardzo ważne są zachęty finansowe ze strony firm, czyli korzystne warunki umów, gwarantowane ceny i wsparcie dla swoich dostawców. Jeżeli wiemy, że konsument chce zapłacić 20% więcej za produkty rolnictwa zrównoważonego, to myślę, że tutaj bardzo ważna jest sprawa podzielenia się marżą z rolnikami. A jak będzie wspierany rozwój rolnictwa zrównoważonego? Jakie będą dodatkowe impulsy rozwoju? Tutaj mamy przede wszystkim unijną politykę, Europejski Zielony Ład, plan strategiczny wspólnej polityki rolnej, ale mamy też również podejście firm, czyli taki nowy model biznesowy, gdzie firmy powinny w strategii swojej już uwzględnić wskaźniki rozwoju dotyczące rolnictwa zrównoważonego i monitorować to. Są też inne rozwiązania. Szereg tych rozwiązań znajdą Państwo w naszym raporcie na temat zrównoważonej żywności w Polsce. Dostępny jest na stronie www.rolnictwozrównoważone.pl i tam wskazujemy dodatkowe impulsy. Tutaj podam przykład, na przykład kwestia cyfryzacji, bardzo ważna, ale również kierunki związane z e-commerce. Czy wsparcie dla rolników bezpośrednie ze strony firm, na przykład pomoc w wypożyczaniu maszyn, aby tych maszyn nie kupować. Czyli muszą się zmienić też pewne rynkowe mechanizmy. Tak, muszą się również zmienić rynkowe mechanizmy. Jest to proces, który dotyczy całego ekosystemu, od konsumentów poprzez firmy do rolników. Produkty rolnictwa zrównoważonego to jeszcze rynek niszowy. Czy on ma szansę zostać rynkiem masowym? Tutaj warto zaznaczyć różnicę między rynkiem rolnictwa zrównoważonego a rynkiem ekologicznym, ponieważ rolnictwo zrównoważone to jest taki kompromis między produktami rolnictwa ekologicznego a konwencjonalnego. Rolnictwo zrównoważone bierze to, co najlepsze z rolnictwa ekologicznego, czyli to poszanowanie dla środowiska oraz rozsądek z rolnictwa konwencjonalnego, jak na przykład precyzyjne, optymalne stosowanie środków ochrony roślin. I ten rynek jest w stanie wypełnić taką lukę, która powstała między tymi dwoma rynkami. A jak wygląda kwestia dodatkowego wsparcia ze strony instytucji finansowych?
Tutaj wsparcie to jest, może zacznę od tego, że to wsparcie jest bardzo istotne, przede wszystkim z uwagi na nowe regulacje unijne i te wymogi, które stoją przed rolnikami. Instytucje finansowe coraz częściej wspierają zrównoważone rolnictwo i wspomagają zielone inwestycje. Są to też na przykład zielone obligacje, ale też są takie rozwiązania dedykowane wprost dla rolników, które wspomagają rolników w transformacji ku zrównoważonemu rolnictwu. I tutaj na przykład kalkulator emisji gazów cieplarnianych czy kalkulator azotowy to są takie rozwiązania, z których rolnicy mogą skorzystać, aby łatwiej odnaleźć się w tym procesie. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do widzenia.